serdecznie, że ojciec Anioł Dąbrowski, budowniczy tego kościoła, odsyłał słowa do tego. Tak pięknie tu nad Bogiem kaplica, a dziś kościół dominuje nad całą okolicą lesistą. Powietrze przesycone zapachem żywicy, sosen i świerków, cisza wokoło przerwana tylko słodkim chwileniem ptactwa leśnego i krzykiem mew wirujących nad Bogiem, na falach którego, bez przesady, tysiące i tysiące dzikich kaczek swobodnie się błyskają. Wtedy człowiek, gdy stanie na wysokim łowisku tej rzeki, jakby w zachwyt wpada, a usta same szepcą: mój Boże, jakiś ty piękny w tej przyrodzie. Przyjechał mu ojciec Anioł z bratem Bartłomiejem, z Janowa, furmanką, z Bronisławem i Grzegorzem Chryciukami w październiku 1945 roku. A przybycie to brat Bartłomiej zapamiętał następująco. Dzieci i ludzie z wielkim zainteresowaniem się nam przyglądali. Co to za ludzie tak odmiennie ubrani, z brudami jadą do sorbelic? Dzieci z płaczem uciekały. Ludzie jedni w drugich pytali: do kogo oni jadą? Co to za jedni? A ponieważ doświadczyli już od pierwszych minut pobytu tu, że ludzie dobrych serc mieszkają, ojciec Anioł bardzo prędko zjednał sobie wszystkie serca. A że, jak wspomina brat Bartłomiej, jako artysta teatralny w Warszawie przez 2 lata grał w teatrze jako młodzieniec, a więc miał wszystkie dane, by móc zorganizować młodzież, by ją wychować dla ojczyzny, kościoła i rodziny. Założył teatr amatorski Nadburzanka. Pisał sztuki i reżyserował. Wiemy, bo w kronice klasztoru czytamy, że 2 lutego 1949 roku w dzień słoneczny z mrozem niewielkim rozdano rolę do pierwszego Misterium Golgoty. By 13 marca wystawić premierowe przedstawienie, na którym bardzo wielu płakało z przejęcia się tą sztuką. W spektaklu udział wzięli mieszkańcy Serpelic oraz sąsiedzi z Zarzeki, z Wajkowa. Byli to m.in. Wysocki, Suprunowicz, Pawlińscy, brat Bartłomiej, Henryk Kuzaka, Elżbieta Czyżykówna, Bolesława Jakoniuk, Elżbieta Filipiukówna. 17 kwietnia 1949 roku, gdy pogoda była słoneczna, ale wiatr w nocy zimny i mróz, a kalendarz wskazywał Wielkanoc, wieczorem odegrano Misterium, które ojciec Anioł tak recenzował. Ludzi było dużo, świetlica przepełniona. Doskonale się spisali nasi artyści, a byli goście z Łodzi, Warszawy, Lublina i okolic. Przedstawienie cieszyło się takim powodzeniem, że ojciec Anioł ze swoimi aktorami wyruszył w turnę. Golgotę zagrano w Choroszkach i Chłopkowie, a z zarobionych na biletach pieniędzy kierownik zakupił na potrzeby kościoła balustradę na chórze śpiewaczym od Piotra Dudziuka z Chłopkowa, którą, jak wspomina kronikarz klasztorny, już wykończoną i ustawioną oglądaliśmy w niedzielę 1 maja 1949 roku. Sam kierownik doceniał wysiłki autorów i twierdził, że nie powstydziłbym się z naszą Golgotą wystąpić w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie. I podziwiał, że w tak trudnych warunkach nasza kochana młodzież zdobyła się na wystawienie tak pięknego widowiska i bądź co bądź trudnego Misterium. W kolejnym roku niesiona falą zeszłorocznego powodzenia grupa wystawiła ponownie Golgotę. Tym razem było to 29 marca 1950 roku, na zakończenie rekolekcji w tutejszym domu katolickim w Świetlicy. Po kilku latach przerwy ojciec Anioł powrócił z Golgoty. Znowu gościł we wsiach okolicznych i zbierał fundusze na dalsze prace w kościele, w klasztorze i na straż pożarną w Serpelicach.
marca do sierpnia 1957 roku Golgotę obejrzeli mieszkańcy Bosuch, Bubla, Leśnej, Chornicy, Mierzyc, Kołowczyc, Sarna, Lipna, Niemirowa, Mielnika, Konstantynowa nawet dwa razy. A w sierpniu cały zespół udał się na pielgrzymkę do Częstochowy. Następnie do 30 marca 1958 roku dzięki człowiekowi, który nie ustawał w swoich pięknych czynach, jak pisał o kierowniku Młodzieżowego Teatru Brat Bartłomiej, misterium wystawiono w Platerowie, Terlikowie, Szpakach oraz Gnojnie, bo twierdził reżyser, że dowodem celowności i potrzeby takich występów zawsze była wypełniona sala do ostatniego miejsca. Skład grupy, zgodnie z zapisem na jednej z fotografii dokumentującej misterium, stanowi Franciszek Jakonik, siostra zakonna Jadwiga, Henia Rosolska, Jan Harko, Antoni Jakonik, brat Bartłomiej, Władysław Sukonowicz, Zygmunt Kiwaszewski, Antoni Chryciuk, Józef Kamiński, Lodzia Chryciuk, Sabina Sawczukówna, Maria Sawczukówna, Bronisław Jakoniuk, Antoni Chryciuk, Kazimierz Maciejuk, Piotr Kamiński, Stanisław Sawczuk, Eugeniusz Czerzyk, ojciec Anioł Dąbrowski. 13 lipca 1959 roku władze powiatowe Inspektoratu Oświaty złości spożegły, że zabraniają występu pod tytułem Golgota. A w razie stwierdzenia dalszego występu tej sztuki, organizatorzy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. W kolejnych miesiącach repertuar grupy teatralnej poszerzył się o Jasełka oraz o sztukę Agnes. Jednak po kilku latach, wraz z postępującą starością ojca Anioła, w połowie lat 60. grupa teatralna zamarła. Golgotę według ojca Anioła wystawiono dopiero w latach 80. I podobnie jak w latach 50. artyści jeździli po okolicznych parafiach, przybliżając tamtejszym parafianom misterium męki pańskiej. Zgodnie z zapisem na zdjęciu z 1983 roku występowali w tej sztuce m.in. Zenon Dydycz, Barbara Dydycz, Zyta Jakoniuk, Alicja Sawczuk, Irena Pawlińska, Marian Maksymiuk, brat Bartłomiej Snochowski, Marian Rosolski, Roman Chłodoruk, Zbigniew Kroszka, Halina Kałabun, Witold Dydycz, Robert Dydycz, Jerzy Tymaszewski, siostra Helena, Wojciech Tymaszewski, Jerzy Tymaszewski, Piotr Jakoniuk, Tadeusz Bobiński, Tadeusz Kroszka, Tadeusz Kamiński, Janusz Sukronowicz. Zwyczaj odbywania męki pańskiej powrócił ponownie z sukcesem w roku 2011. Dziś przed Państwem wystąpi nowy skład amatorskiego teatru, w którym spotkali się przedstawiciele wielu profesji, w różnym wieku, z wiosek kilku. Przedstawią sztukę, która, jak słyszeliście, tu w Serpelicach miała swój początek. Ojciec Anioł wielokrotnie w swych recenzjach podkreślał emocje, jakie na widzach robiło misterium. Pisał o łzach oraz o tym, że wszyscy byli zadowoleni, i widzowie, i artyści. Niech więc spektakl, w którym Państwo uczestniczycie, i Wam wrażeń dostarczy.